Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę z naszego kolejnego spotkania, z naszych intensywnych rozmów, z naszej intensywnej współpracy. Chciałbym powitać serdecznie Jego Ekscelencję, Pana Hun Min Lima, ambasadora Republiki Korei w Warszawie, Pana Ministra Il-Sunga, zastępcę szefa Agencji Planowania Wydatków Obronnych, Pana... Sebastiana Chwałka, prezesa polskiej grupy zbrojeniowej, przedstawicieli DAPA oraz polskiego MON, a także reprezentantów przemysłu obronnego Polski i Korei. Dziękuję stronie koreańskiej za inicjatywę i zorganizowanie seminarium. Jest ono wyrazem i dowodem dobrych relacji, jakie łączą Polskę i Koreę Południową. Ostatnie miesiące sprawiły, że relacje te stały się jeszcze bardziej intensywne. W tym roku negocjowaliśmy wspólną realizację kluczowych dla bezpieczeństwa Polski projektów w przemyśle zbrojeniowym. Dzięki otwartości i woli współpracy negocjacje były prowadzone w bardzo szybkim tempie, skutecznie i satysfakcjonująco dla obu stron. Każda z wizyt, konferencji i rozmów przynosiła postęp. Zarówno na poziomie rządowym, jak i przemysłowym widać było wzajemne zrozumienie, które już dziś przynosi namacalne efekty. Te efekty to kolejne zawierane umowy ramowe i umowy wykonawcze, to także fakt, że spodziewamy się dostaw z Korei czołgów podstawowych K-2 i armatohaubic K-9 już w tym 2022 roku, a samolotów fa 50 oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Chun-Mo już w roku przyszłym 2023. Warto przy tym zauważyć, że koreański sprzęt jest zaawansowany technicznie, a także projektowany przy uwzględnieniu zagrożeń podobnych do tych, których możemy się spodziewać w Polsce. Spełnia on nasze oczekiwania i wpisuje się w plany dalekosiężnego rozwoju wojska polskiego. Należy podkreślić, że dostawa każdego z wymienionych, już zakontraktowanych rodzajów sprzętu wojskowego oznacza szeroką współpracę przemysłową na kolejnych etapach. Co spowoduje zwiększenie kompetencji polskiego przemysłu obronnego. Grupa PGZ szacuje, że przybliżona wartość jej udziału w projektach K2PL, K9PL i CZONMO wyniesie ponad 60 miliardów złotych. Nie można również pominąć faktu, że wiele komponentów tych systemów uzbrojenia będzie pochodzić z polskiego przemysłu obronnego. Jako przykład niech służą pojazdy Jelczy, które stanowić będą podwozia. Wyrzutni Chonmo, polskie wozy dowodzenia, łączności i rozpoznania. Spodziewamy się też pełnego przeniesienia produkcji amunicji do Polski wraz z niezbędnym transferem wiedzy i technologii. Współpraca koreańskiego i polskiego przemysłu na tak szeroką skalę przyniesie korzyści obu stronom. Dla naszych partnerów otwiera się nowy, duży rynek, który może być punktem wyjścia i bazą do dalszej ekspansji w Europie. Natomiast dla polskiego przemysłu zbrojeniowego będzie to koło zamachowe, które pozwoli rozbudować moce produkcyjne, pozyskać nowe technologie, a być może również zdobyć nowych kontrahentów. Dziękuję rządowi koreańskiemu za otwartość w stosunkach z Polską oraz budowanie współpracy w znacznie szerszym zakresie niż tylko handlowym. To dzięki wsparciu rządu koreańskiego strona polska. W tak krótkim czasie otrzyma pierwsze dostawy czołgów K2, Chałbic K9, samolotów FA50 oraz wyrzutni czon mo W sytuacji ciągłego wspierania przez Polskę Ukrainy w zakresie materiałowo-sprzętowym, duże znaczenie ma dla nas możliwość szybkiego zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu dokonujemy jednocześnie skokowej modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego. Nie mam wątpliwości, że rok 2022 stanie się początkiem wieloletniej owocnej współpracy w zakresie przemysłu zbrojeniowego pomiędzy Polską a Koreą Południową. Sytuacja geopolityczna, której główną determinantą jest agresywna polityka Rosji, sprawiła, że szybka rozbudowa i modernizacja wojska polskiego stała się koniecznością. Cieszę się, że znaleźliśmy partnerów, z którymi możemy współdziałać w tym zakresie tworząc przy tym więzi wzajemnego wsparcia, zaufania i współpracy. Myślę, że nawiązana przez nas nić porozumienia będzie stawać się coraz mocniejsza, a współpraca będzie się rozwijać także w innych dziedzinach. Życzę prelegentom i przedstawicielom przemysłu owocnych obrad. Dziękuję.